Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich, to jest wysłuchanie. Bismarck powiedział, że ludzie nie powinni znać dwóch procedur, jak powstaje kiełbasa, jak się robi politykę. Myślę, że osobom, która się zbliżyła trochę do tej drugiej procedury i napisała trochę, no może nie elementarz, ale opis tego, jest mój i wasz gość, a jest nim Radomir Witt. Witaj, dzień Radomirze. Witaj. Radomir przychodzi do nas z książką, która zostanie wydana przez, w zasadzie ona już jest do zamówienia. Tutaj w komentarzu macie link, gdzie możecie tę książkę zamówić w wydawnictwie Pruszyński. Sejm Witta i Radomir, taki jakiego zna pewnie wszyscy, bo no nie da się ciebie odpatrzeć, jak ktoś śledzi trochę telewizję. No wszedłeś do takiej rzeczywiście kuchni politycznej, bo wszyscy znamy tych pięknych panów, kiedy zaczyna się jakaś setka i oni nagle gdzieś tam się wzbijają na jakieś wyżyny swojej elokwencji. O ile się zatrzymają i zdecydują się wzbijać na jakiekolwiek wyżyny. To o tym też powiemy. Natomiast ty pokazujesz pewną prawdę na ten temat, bez tego takiego, bo to jest jakieś zwieńczenie, jak się uda w ogóle kogoś tam złapać i ktoś szczerze coś powie. Ja jestem przerażony tym, na kogo my głosujemy. To znaczy w ogóle jestem przerażony tym obrazem po twojej książce. Oczywiście tam nie brak humorystycznych też i takich ciekawych w ogóle wątków, o których jeszcze powiemy, ale to, że to są ludzie, którzy są skłonni podpisywać wszystko to, co im każe góra. No jakby mieli w tym tekście jesteś idiotą, też by rozumiem, nie podpisali, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są te przekazy dnia. Znaczy to, że w zasadzie no nie da się poprosić, żeby ci ludzie wygęgali cokolwiek innego niż to, co mają napisane w tych swoich SMS-ach, zdaje się. Tak, to wiesz, to są SMS-y, maile, takie szersze tabelki, takie główne przekazy dnia, które opisują to, co mówicie, jak reagować na przykład w jakichś kryzysowych sytuacjach, to są po prostu takie tabelki, gdzie jest poszczególny temat opisany i to, jak odpowiadać, do czego wracać. No, rzecz jasna, to zazwyczaj są jakieś zarzuty dotyczące opozycji, tego, co było tam 10-15 lat temu, żeby opowiadać, a właściwie repostować pytania dotyczące tego, co teraz zrobili. No i ci twardzi i niezłomni ludzie, okazuje się, którzy przedstawiają siebie jako ci strażnicy tutaj tej naszej no, polskości, no w zasadzie nie wiem czego, jakiegoś fantazmatu, który został na potrzeby tej polityki wymyślony, no nie potrafią powiedzieć nie, bo rozumiem, że konsekwencje to są takie, że wypadasz, tak? Wypadasz z gry i nie macie w tej grze, a trochę jesteśmy na takim etapie, jeżeli chodzi o nasze życie polityczne i o tym też rozmawiam z Kasią Kolendą Zaleską, która ma takie szerokie spojrzenie na to, jak wyglądał parlament, Sejm przez wiele kadencji. Tak. I jesteśmy trochę na takim etapie, mam takie wrażenie, kiedy do polityki przychodzą ludzie nie z jakimś dorobkiem, którzy w swojej dziedzinie osiągnęli na przykład bardzo dużo i teraz mogą podzielić się tymi swoimi doświadczeniami i osiągnięciami, tylko przychodzą ludzie, którzy całe swoje kariery budują na tym, że dostali się do polityki. Przychodzą ludzie w moim wieku, ja jestem rocznikiem 91, mam 32 lata, jest sporo ludzi w moim wieku, którzy postanowili sobie, że polityka to będzie ich kariera, to będzie ich sposób na to, żeby coś w życiu osiągnąć i generalnie zarobić pieniądze. No i oni, wiesz, zostają sekretarzami stanu albo podsekretarzami, to w zależności od tego, czy ktoś jest posłem, czy nie jest, dostają limuzyny. Dostają współpracowników i współpracowniczki. Dostają całą tę obstawę i nagle zapominają o świecie, z którego przyszli. Łatwo się przyzwyczaić i wsiąknąć w ten świat, kiedy ktoś cię obsługuje, kiedy układa ci kalendarz, odwozi, podwozi, mówi co i kiedy masz do zrobienia. No i kiedy idą za tym pieniądze, no bo teraz po tych wszystkich seriach podwyżek plus zaszyciu waloryzacji potencjalnej w ustawie i możliwości po prostu waloryzowania tych uposażeń polityków, no to się robią całkiem konkretne pieniądze. Dla wielu nieosiągalne na tak zwanym wolnym rynku. Więc dla nich to jest sporo, to znaczy to wypadnięcie z gry, bo to oznacza, że oni tych pieniędzy nigdzie indziej nie zarobią, nie dostaną tego wszystkiego. Rzeczywiście Katarzyna Kolenda-Zaleska opowiada, jaka jest różnica między formatem tych polityków, którzy coś osiągnęli, tak, mówiąc o Geremku, Mazowieckim, o Kuroniu, o ludziach, którzy... Tak, ale też mówi nawet o tych, wiesz, z którymi można się nie zgadzać, na przykład można dziwić się czyimś opinią, ale oni potrafią wytłumaczyć, dlaczego sądzą tak, a nie inaczej, skąd się wzięło ich podejście do otaczającego świata, do polityki. Dzisiaj tego nie ma, tej dyskusji, tego tłumaczenia. No zobacz na marszałek Witek, no czy ona cokolwiek tłumaczy? No, no zobacz na Marka Asta, zobacz na ministra Sasina, zobacz na inne rozbrajające twarze ludzi, jak Katarzyna Kolenda-Zaleska mówiła, odwołując się do Musila, zdaje się, ludzi
bez właściwości zupełnych. No to jest przerażające. Ale zatrzymałem się na chwilę, bo powiedziałeś o pieniądzach. Ja miałem takie wrażenie, że i zastanawiałem się, wiesz, jako osoba, która, no nie wiem, może nie zarabia wielkich pieniędzy, ale jakoś tam stara się funkcjonować w wolnym zawodzie, jestem adwokatem. No kto idzie gdzieś tam, wiesz, dla pieniędzy, do polityki? No przecież to nie są jakieś wielkie pieniądze, tak? Nie no, usłyszeliśmy, że się nie idzie dla pieniędzy, bo no, tak no, mówił prezes Kaczyński, że polityka nie temu służy, a później się okazało, że to chyba nie było adresowane do polityków obozu władzy. Tak, ale ty opowiadasz o takich sytuacjach, w którym no, są jakieś boki, no bo mamy gołą pensję, ona tak, i mi to tak się wdrukowało w moją świadomość, że to jest 7, 8 tysięcy, 9 tysięcy daje się na rękę, tak? A ty pokazujesz, że tam jest wiele... Oj nie, to jest teraz już więcej, wiesz. Tak? Ja specjalnie postanowiłem to opisać i specjalnie postanowiłem trochę to rozrysować, żeby wszyscy wiedzieli, ile się zarabia i jak się zarabia, bo mamy dietę, mamy uposażenie, czyli mamy te dwa główne składniki, które prowadzą do tej ostatecznej kwoty tego, ile zarabiają politycy. Zresztą tutaj to wszystko rozpisałem w takiej specjalnej formie. Ale to nie koniec, dlatego że możesz sobie dorobić do tego uposażenia w zależności od tego, jakie podejmujesz aktywności. To znaczy, możesz być na przykład przewodniczącym sejmowej komisji. To oznacza plus. Możesz być na przykład wiceprzewodniczącym. Łącznie można 30% sobie dorobić do tego uposażenia. Możesz być szefem podkomisji. To też jest plusik. Możesz pracować w specjalnych komisjach, dlatego że są takie komisje, które mają taki przywilej, że w nich dostaje się troszkę więcej, dlatego że to komisje, które intensywnie pracują. Trochę to jest uzasadnione, bo na przykład mamy Komisję Finansów, która na przykład jak zajmuje się ustawą budżetową na nowy rok, no to musi prześledzić ją dokładnie i to no jest jakieś tam wyzwanie. Albo jeżeli przyjmuje się sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za poprzedni rok, to też trzeba to prześledzić. Ale wiesz, tutaj ziarnko, tutaj ziarnko, tutaj ziarnko i za chwilę się okazuje, że do tego uposażenia można dokolekcjonować niezłe dodatki, a na przykład później się okazuje, że mamy takie podkomisje, które sobie istnieją przez całą kadencję, a zebrały się jeden raz, dwa razy, trzy razy, tylko po to, żeby wybrać na przykład prezydium i przewodniczącego, a później raz tam, jak ktoś się oburzył i odkrył, że ta podkomisja się nie zbiera i dziennikarze zaczęli pytać, jak to ci dziennikarze nieznośni, to się zebrali, żeby poudawać, że sobie o czymś dyskutują. No są też takie sytuacje, jak ty przełapałeś posła budzącego zresztą sympatię, myślę, wielu osób, mimo wszystko Cymańskiego, który teraz, jak on tak barwnie o sobie mówi i nie zmienił przekonań, tylko pozycję strzelecką, bo przeszedł się z suwerennej Polski. Teraz jest już Prawo i Sprawiedliwość z krwi i kości. Tak, do Prawa i Sprawiedliwości tam był jakiś problem też, że podpisywał się w jakiejś... To jest w ogóle zabawna sytuacja. Komisji, a tak naprawdę go nie było na tej komisji. To jest w ogóle zabawna sytuacja, bo niczego by się nie nic by się nie wydarzyło, gdyby nie to. Ja zresztą tutaj też piszę o oświadczeniu majątkowym posła Cymańskiego, dlatego że pomyślałem sobie, że ta jego barwność i ten podpis, o którym za chwilę opowiem, jak to wyglądało, i to, że on w każdej sferze ma coś do powiedzenia i tak szeroko jest w stanie komentować rzeczywistość, nie zauważając na przykład różnych błędów po swojej stronie albo po stronie obozu władzy, zasługuje na pewne udokumentowanie w postaci zajrzenia do oświadczenia majątkowego, bo swojego czasu była też taka dyskusja dotycząca tego, czy politycy powinni w tym roku zarabiać więcej. Ta dyskusja odbywała się przy okazji pracy nad ustawą budżetową na 2023 rok i wtedy Tadeusz Cymański był pytany o to, dlaczego podwyżka dla polityków. On powiedział, jaka tam podwyżka? Waloryzacja. Później oczywiście Prawo i Sprawiedliwość się z tego, z tej waloryzacji się wycofało, no bo wiadomo, rok wyborczy, różne wyzwania, szalejąca inflacja i tak dalej. No ale łatwo mówić waloryzacja, nic takiego się nie dzieje. Z perspektywy kogoś, kto ma w swoim oświadczeniu majątkowym, to też pisze o tym w książce, uposażenie posła, dietę parlamentarną, emeryturę z Parlamentu Europejskiego, no i emeryturę tutaj klasyczną ZUS-owską, dlatego że trzeba też wiedzieć, że jest też takiego jak emerytura z Parlamentu Europejskiego, która przysługuje od ukończenia, no tak, odpowiedniego pułapu, jeżeli chodzi o rok życia, no i można sobie w ten sposób też na przyszłość zaprojektować pewne wydatki i finanse. A wracając do tej sytuacji, o której mówiłeś, bo to jest o tyle zabawne, że odbywało się posiedzenie sejmowej komisji i po prostu jak są sejmowe komisje, to są politycy tam na miejscu, więc dla mnie to jest zawsze okazja, żeby kogoś znaleźć, nagrać, pogadać, dostać jakiś komentarz. Tym bardziej, że ostatnio to parlamentarne życie w tej kadencji jest takie niezbyt intensywne, więc jak są komisje, to przynajmniej wiem, że z kimś można porozmawiać i poprosić o komentarz. No i nagle skończyła się ta komisja i wparował tam Tadeusz Cymański do tej sali. Ja widzę, że te urzędniczki tam, które odpowiadają za te komisje, bo stałem w środku z operatorem kamery,
Oni tak jakoś tak, one go tak tutaj wyciągają mu tutaj coś, ale tak jakoś, wiesz, jakbyś chciał, nie wiem, no jakby, wiesz, rodzice zostawili cukierki w kuchni, a dzieciak chce sobie wziąć tego cukierka i czeka tylko, aż ci rodzice nie będą patrzyli akurat i nie zauważą, że jednego cukierka później brakuje. No i no, widziałem, że coś jest po prostu, że się kitrają, mówiąc wprost. Bo myślałem sobie, że zapytam pana posła, a co tutaj się wydarzyło? I dlaczego pan poseł się podpisuje? No bo zobaczyłem, że to jest lista obecności. Skoro zobaczyłem, no na własne oczy widziałem, jak przyszedł już po posiedzeniu komisji. No i zaczął na początku, że to wcale tak nie, że tutaj może nie ten, bo on był w pracy tak naprawdę, bo on miał spotkanie związane z pracą, no ale ja się pytam, panie pośle, jest komisja, albo pan bierze udział w tym posiedzeniu, albo nie bierze udziału w tym posiedzeniu i sytuacja jest prosta. No tak, ale to wcale nie jest tak, bo ja miałem spotkanie i tam zajmowałem się rzeczami też związanymi z tym komisją. Panie pośle, było posiedzenie, nie było pana, a pan się podpisał, że pan... No tak, tak, dobrze, to może tutaj usprawiedliwienie i w ogóle. Ale wiesz, to pokazuje jak po prostu w soczewce... To zupełnie przypadkowa sytuacja. Tak, bo... a tego jest więcej. Wiesz, to akurat ja trafiłem, takie procedury to się dzieją non-stop. Tylko wiesz, chodzi o jedną rzecz. Jeżeli ktoś tworzy prawo, które cię obowiązuje później i ty jako obywatel albo obywatelka masz przestrzegać tego prawa, to ta osoba niech będzie jak żona Cezara i przestrzega wszelkich standardów. Poseł, który swoim głosem decyduje o tym, jak wygląda nasz kraj, sam... te regulaminowe standardy, które powinny go dotyczyć i które powinny być dla niego świętością, traktuje sobie, dobra, tam byłem, nie byłem, podpiszę, przecież i tak cały czas pracuję, no. No tak. Znaczy, ale tych historii i tych anegdot, którymi tutaj sypiesz z rękawa i to nie są jakieś anegdoty sprzed wielu, wielu, wielu lat, ale z ostatnich lat jest więcej. To mi w ogóle ta książka uświadomiła, jak szybko się dzieje. Znaczy szybko wszystko się dzieje i przepływa na... Tak, bo zaczynasz tutaj od kryzysu związanego z takim wyeliminowaniem mediów z parlamentu. Dla mnie to już jakaś historia w ogóle Króla Ćwieczka, okazuje się, że to 5 lat temu było, tak? To było bardzo niedawno. 6-7 lat temu. I piszę też o tej historii i rozmawiam o tym z Justyną Dobroszoracz z Gazety Wyborczej, dlatego że to całkowity jest... upadek obyczajów, to znaczy przypomnijmy, jest... Kaczyński kazał wyrzucić dziennikarzy z Sejmu. A ta historia jest cały czas aktualna, bo ten plan jest cały czas aktualny. To... A powiedz mi w ogóle, bo też miałem cię o to spytać, proszono mnie o to, jak się przemieszcza prezes Kaczyński po Sejmie? Czy tam też chodzą z nim ochroniarze? Tak. Na jakich zasadach oni w ogóle tam są w ogóle w tym Sejmie? Wiesz, są takie, to też jest zmiana i spuścizna ostatnich 8 lat. Staram się mniej więcej to rozpisać i opisać w książce. Jak wyłączano poszczególne sektory, które kiedyś były dostępne dla dziennikarzy i dziennikarek, wtedy, kiedy rządziła Platforma chociażby, jest masa obrazków, których już nie ma, bo my jesteśmy niedopuszczani w te miejsca, kiedy czy dziennikarze za Radosławem Sikorskim, jak był marszałkiem, szli, kiedy za Sławomirem Nowakiem szli, kiedy za innymi politykami obozu władzy szli. Tego już nie ma, bo te miejsca, gdzie się to odbywało i gdzie ci politycy byli dostępni, są już wyłączone. No i są takie korytarze bezpieczeństwa dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo trudno to inaczej. A może nazwać. Dla jednego polityka tylko? No dla jednego w szczególności, to prawda, gdzie my nie mamy dostępu, które są strzeżone przez Straż Marszałkowską. Jeżeli my się tam pojawimy, to zaraz pojawia się groźba, zaraz zabiorę panu przepustkę. I prezes ma swoje wejście. To jest takie wejście, które jest zarezerwowane dla... marszałek Sejmu, które pozwala ominąć wejście główne, tak, to takie słynne, które pewnie większość osób kojarzy, jak politycy wpadają i wypadają, więc prezes ma takie schody specjalne, przy których się zatrzymuje jego limuzyna i drugi pojazd, bo zawsze to są dwa takie pojazdy. Ile on tych ochroniarzy ma w Sejmie? Już nie liczyłem, no ale ma taki ścisły, bo on ma swoją prywatną, to jest przez partię. Ja wiem, a ilu tam, bo tam kupa facetów zawsze przy nim chodzi. I jest to ten, ale później już jest też sama Straż Marszałkowska na przykład i przy okazji na przykład zazwyczaj chodzi z marszałek Sejmu, a ją z kolei ochrania Służba Ochrony Państwa, więc też jest ktoś z SOP-u. Chociaż był jakiś czas temu taki obrazek, że prezes się zagubił w Sejmie, bo tak wszystko pozamykali już i wszystkie drzwi i przejścia są pozamykane na jakieś przepustki, a prezes no, nie mógł tego wiedzieć. Że miał problem w tym, żeby dostać się na salę kolumnową tylnym wejściem i marszałek Sejmu mu też towarzyszyła, ale chyba też najwyraźniej nie wiedziała, że pod jej tutaj jurysdykcją się takie rzeczy zadziały, że te drzwi są już na przepustkę i nie otwierają się tak od. Więc był problem, ale na szczęście odnalazła się pani z telewizji rządowej, która dzielnie ich nawigowała. Była taka scena, że panie prezesie, tędy. Wiesz, rozumiesz, to jest w ogóle tak absurdalne z dziennikarskiego punktu widzenia, bo masz
szefa obozu władzy, któremu możesz, masz ten moment dosłownie, żeby zadać wszystkie najważniejsze pytania, które ci przychodzą do głowy. No brak reakcji, bo nie ma konferencji prasowej. Tak, oczywiście. I chcesz zadać te pytania. Tak. A masz pracownicę telewizji rządowej, dla której priorytetem jest to, żeby doprowadzić prezesa bezpiecznie i zabrać go po prostu z tego miejsca, a nie żeby pytać. No bo pytań dotyczących tego, jak wygląda nasza rzeczywistość i co się dzieje dookoła nas, jest masa. A szczególnie powiedz, do tak ważnego polityka. Powiedz, jak to wygląda, jeśli chodzi o ciebie, o Justynę Dobrosz-Oracz, Katarzynę Kolendą-Zaleską. Wy macie jakieś relacje z dziennikarzami no, reżimowymi? Słowo to może jest przesadzone, ale jednak chyba jest coś na rzeczy. Czy wy się w ogóle jakoś, nie wiem, przyjaźnicie, rozmawiacie, chodzicie razem na kawę? Ja mam relacje z wieloma dziennikarkami i dziennikarzami. Ale w miejscu, o które pytasz, nie ma dziennikarzy, więc trudno mieć relacje. Ja rozumiem, ale co to są za ludzie, powiedz, bo piszesz też trochę na ten temat. Że piszę są... bardziej o tym, jak wyglądała telewizja publiczna, zanim dokonała się poznamy, ta zmiana. Dlatego, że osoby, z którymi rozmawiasz, to nawet one przyszły często z telewizji publicznej. Ta telewizja publiczna już ma takie znamie, niestety ja myślę, że to logo to trzeba będzie zmienić. Ale chodzi mi o to, no, co to są za ludzie, bo wiesz, generalnie ty mówisz tutaj o nawigowaniu prezesa, ale też czasami opowiadasz w książce o tym, jak jacyś dziennikarze no, wyręczają, zasłaniają i tak dalej. Powiedz mi, co twoim zdaniem decyduje o tym? Tak jak ty mówisz o tych, że to jak u polityków, to jest też taka jakaś szybka kariera, że nagle dostaniesz po prostu mikrofon jakiegoś operatora, kilkanaście tysięcy złotych pensji. Trochę o tym rozmawiamy z Karoliną Lewicką w takim kontekście, że... Stok FM, tak. Tak. Karolina Lewicka kiedyś też TVP Info prowadziła tam wywiady polityczne, no relacjonowała też wydarzenia sejmowe. I relacjonowała to wszystko, co było niewygodne dla władzy, która wtedy i podaję przykłady, była. Tak. I są konkretne przykłady wtedy, kiedy koalicja PO-PSL urządziła i kiedy różne niewygodne dla tej koalicji tematy były obficie relacjonowane i omawiane na antenach telewizji publicznej. To jest ta diametralna zmiana. Teraz nie ma szans, żeby ktokolwiek dowiedział się z anten telewizji rządowej. Ale wracam do pytania. Oni są gdzieś tam... A ja tutaj trochę sprytnie odchodzę świadomie od odpowiedzi na to pytanie. Nie, bo zawsze się nad tym zastanawiam. Dlatego, że... Prawdę powiedziawszy, nie dokonywałem analizy ich pobudek, bo... No rozumiem, nie macie relacji. Nie, nie kompletnie nie mamy i no, nie jestem zainteresowany wchodzeniem w jakiekolwiek relacje, no bo... A powiedz trochę, bo też zaczynasz tą książkę od takiej mocnej sceny i pamiętam, że ona swego czasu, no ten czas strasznie płynie, rozbawiła mnie do łez. Mam na myśli kolejnego niezłomnego posła, posła Kowalskiego. No poseł, powiedz mi, bo jest taka śmieszna scena, możecie ją wygooglować jeszcze, ona jest chyba na YouTubie, ale też jak piszecie, o hymnie, gdzie przepytujesz z hymną, bo był taki pomysł, żeby zmienić kolejność zwrotek. Tak. I tam poseł Kowalski z tą pierwszej zwrotki mówił, póki my żyjemy, pozajączkowało mu się tam wszystko. Powiedz mi, kiedy on mówi o tym patriotyzmie, o ochronie polskich interesów, to twoim zdaniem to jest cynizm? Czy ten człowiek rzeczywiście ma takie poglądy? No bo stary, przepraszam cię, ale jeżeli ktoś mówi, że jest wielkim polskim patriotą i wszędzie mało co się nie żegna, wiesz, no nie mówię jeszcze szczęść Boże, jakiego inny parlamentarzysta, poseł Braun, no to powinien chyba znać ten hymn. No wyszedłem z takiego założenia, że ktoś, kto no, tworzy w jakimś sensie swój polityczny wizerunek, opierając go na tak solidnych, patriotycznych fundamentach, no to byłem przekonany, że no to będzie prościzna, ale chcę być też całkowicie uczciwy i prawdę powiedziawszy, ja w ogóle nie miałem zamiaru przepytywać posła Kowalskiego ze znajomości hymnu, bo ja nie jestem też od przepytywania z kolejności zwrotek, tylko to wyszło w trakcie, dlatego że najpierw zacząłem pytać posła, co sądzi w ogóle o tej koncepcji zmian, że po co ta zmiana, skoro wszyscy no, mamy głęboko w swoich sercach, głowach, umysłach zakodowaną tę kolejność, obudzeni w środku nocy jesteśmy w stanie hymn wyśpiewać, chociaż jak się okazało w tym przypadku, no niekoniecznie. I zaczęliśmy o tym rozmawiać. No i że tak musi być, bo skoro ministerstwo tak chce, to znaczy, że tak musi być, mówi mi poseł Kowalski. Później stwierdziłem, no dobrze, no to skoro już tak wchodzimy sobie w te szczegóły tutaj, co powinno być dokładnie śpiewane i obowiązujące, to zapytam po prostu o ten hymn. Tak. I zapytam o tę kolejność. No Ale właśnie pytanie moje jest takie, bo siłą rzeczy pokazujecie polityków, no...
fajnie, jeżeli się uda ich pokazać takich po prostu nieprzygotowanych, niezapowiedzianych, takimi, jacy oni są, tak? No, też się zdarza i na tym polega ta pikanteria, tak? No, to są osoby publiczne, więc tutaj nie ma żadnego problemu z tym, żeby ich tak pokazywać. Ale chodzi mi o to, na ile jest cynizm, no bo jak posłuchamy jego tych poglądów po prostu, które on ma, tej takiej homofobii, tej takiej ściany, którą on ma, jeśli chodzi o to, że ten świat jest inny, że jakoś psychologia poszła naprzód, powinno być jakieś otwarcie przynajmniej. Jest pytanie, na ile ci ludzie, bo dla mnie oczywiście ten Kowalski to jest jakiś taki przykład, tacy rzeczywiście są, a na ile widzą, że po prostu oni zbijają na tym kapitał. Oni wiedzą, co robią i robią to świadomie w wielu punktach. W wielu punktach, to zresztą było widać w mailach, które wyciekły. No. Że to jest świadoma architektura przemysłu nienawiści, pogardy dla określonych grup, które są niewygodne dla obozu władzy. I to są działania świadome. Tyle tylko, że to jeszcze gorzej świadczy o tych, którzy podejmują tego rodzaju działania, bo oznacza, że świadomie wybierają ścieżkę, w ramach której jakieś grupy są represjonowane, obrażane, prześladowane. Zazwyczaj mniejszości. I to jest w ogóle najbardziej moim zdaniem podłe, że wybiera się słabszych. To są działania świadome. Kobiety, mniejszości seksualne. O tym też rozmawiam z Patrykiem Michalskim z Wirtualnej Polski i z Rochem Kowalskim z RMF-u, bo oni też odbywają wiele rozmów z politykami, tych nieoficjalnych, gdzie oni im przyznają, że tak, że wiemy, że to, co robimy, jest złe. No ale co z tego? Albo na przykład o tym mówi i Roch, i mówi Patryk, że pytają jakichś polityków obozu władzy, szczególnie tych takich w naszym wieku, dlaczego wy to robicie? Dlaczego wy szczujecie na ludzi? To nieprawda, my nie szczujemy nie na ludzi, to ideologia, poza tym ja mam wielu przyjaciół i w ogóle, i ten, no właśnie, masz wielu przyjaciół, tak? Na przykład, nie wiem, osoby nieheteronormatywne, przedstawicieli i przedstawicielki społeczności LGBT+. No i co im mówisz? I jak oni się czują? Myślisz o nich? Nie, bo to nie o nich, to o ideologii i w ogóle. Robią to świadomie i robią to cynicznie. Miałem też wiele takich sytuacji, gdy na przykład rozmawiałem z politykami obozu władzy i mi mówili, że im się to nie podoba i mówili nawet, że będą swoim szefom mówić, że nie powinniśmy, tak, takich rzeczy się nie robi. A robią teraz dokładnie to samo. Tak bardzo wciągnął ich ten świat tych limuzyn, tego blichtru, tych po prostu tysięcy tych współpracowników, współpracowniczek. Ale też po tym hymnie i po tej sytuacji z Januszem Kowalskim politycy jego własnego ugrupowania mi mówili, dobrze, fajnie, że tam się ten Janusz robi. Dobrze, że o tym jego opowiadasz, koledzy, bo no, może są zazdrośni, że aż takim odjechał. Wiesz, to też pokazuje, że to jest ta architektura, że to jest wyreżyserowane, że to są przyjęte po prostu te wszystkie pozy i oni wszyscy dokładnie o tym wiedzą. Ale też pokazujesz takie przykłady, gdzie między wierszami, a czasami nawet wprost, zresztą to mówią też twoi rozmówcy, dziennikarze, z którymi, którzy no, zjedli sobie zęby też na tym Sejmie, że często tak jest, że się wystawia komuś, jakiemuś dziennikarzowi i próbuje się wykorzystać, nie wiem, TVN, na przykład Gazetę Wyborczą, Talk FM, żeby załatwić coś w obrębie swojej partii. Pytam o tym i mówię o tym, bo zastanawiam się, na ile legendą, na ile prawdą jest to, że jest jakaś zażarta walka między ludźmi Ziobry a Morawieckiego. No mówi się o tym oczywiście, w mediach. Tak, to się dzieje. Czy rzeczywiście tak się dzieje? To się dzieje. To się dzieje też do tak stopnia, i to też opisuję w książce, że zdarzają się takie sytuacje, gdy politycy suwerennej, dziś kiedyś Solidarnej Polski, podrzucają na przykład jakieś tematy, które mogłyby być potencjalnie na przykład niewygodne dla Mateusza Morawieckiego na przykład. I w drugą stronę tak samo to działa. Też rozmawiamy w książce o różnych takich sytuacjach i mechanizmach. I to oczywiście po dziennikarsku jest dużym wyzwaniem, dlatego że politycy chcieliby po prostu sobie powykorzystywać dziennikarzy. Wiesz, do swoich jakichś tam wewnętrznych gierek. I też trzeba być na to bardzo odpornym i też trzeba umieć ocenić, czy takie informacje są wiarygodne, czy można je wykorzystać, czy może po prostu ktoś w ramach obozu władzy prowadzi sobie jakąś grę i chciałby ciebie do tej gry wykorzystać, więc coś tutaj ci powie, że a wiesz, tutaj ten, może warto o to zapytać i w ogóle. Więc trzeba być bardzo... Zajmuję się trochę kościołem i ci powiem, że sam dostaję często od księży różne takie tematy, bo ktoś kogoś nie lubi i tak jak czytałem właśnie o tych historiach, o których mówisz, to jako żywo mi się to przypomniało. Chcę spytać jeszcze o jedną rzecz, bo tak zaczęliśmy na tę rozmowę od tego. Ja wiem, że to jest pytanie takie no, bardzo ogólne, byś pewnie mógł godzinę mi odpowiadać, jacy ludzie idą do polityki, bo no, przeraża mnie to, że nie ma tam ludzi kreatywnych przede wszystkim, tylko karierę robią ci otwórczy, no bo ci, którzy są w miarę jacyś kreatywni, no to są odstrzeliwani. Czy to jest pokłosie tego, że te partie prawicowe,
i te partie no, liberalno-prawicowe to są partie wodzowskie. No mamy system wodzowski w Polsce, nie czarujmy się. No nie mamy jakiejś partii zarządzanej demokratycznie w tym sensie, że... Masz formę kolegialności, nie wiem, w partii Razem, no ale to jest inna skala, jeżeli chodzi o poparcie, wielkość struktur. Lewica tak myślę, dalej. Że jest jakąś taką awangardą trochę tutaj pod tym względem, chociaż oczywiście... No ale dwie największe partie i dwa największe obozy polityczne są skupione wokół no, konkretnych wodzów. Postaci. Tak. Wokół wodzów, bardzo silnych, charyzmatycznych. Tam Tusk też ma swoją historię, niekoniecznie chwalebną, jeśli chodzi o sposób zarządzania partią, ale zastanawia mnie taka oto rzecz po prostu. Czy to nie jest tak, że siłą rzeczy jesteśmy zdani na to, żeby jeśli chodzi o tych posłów, no to oni są formatowani jako tacy, no te BMW, tak, po prostu. No, nie ma tam ludzi kreatywnych, no bo siłą rzeczy ta kreacja jest zabijana. Piszę też o tym w książce, że politycy bardzo uważają, żeby nie wejść przez szereg. Mm-hmm. I żeby nie stworzyć wrażenia, że mają coś do powiedzenia ponad to, co partia oczekiwałaby, żeby było przez nich powiedziane. Dlatego, że to wszystko jest bardzo skrzętnie monitorowane, sprawdzane, ich wypowiedzi. To, wiesz, to do tego stopnia się odbywało, że na przykład oni nie mogą samodzielnie zorganizować konferencji prasowej w Sejmie, bo muszą dostać zgodę biura prasowego, więc proszą, że tylko, wiecie państwo, tu tak jakbyście złapali mnie na korytarzu, żeby nie wyszło, że ja tutaj przyszedłem i na przykład robię piszesz, konferencję. Tak, to jest że są takie sytuacje. Ale ty, przerażająca jest też historia, o której ty opowiadasz, że próbowałeś zaprosić jakiegoś posła i okazało on się, zgodził. I on się zgodził, miał wolny termin, a gdzieś tam na górze po prostu... On się zgodził, powiedział, że ma wolny termin, sprawdził to przy mnie, powiedział, że tylko no, tylko proszę tam to klepnąć w biurze prasowym. No dobrze, no powiedziałem... No mówimy o PiS-ie oczywiście. Tak, to polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł PiS-u, który chciał przyjść do mnie do programu, powiedział, że ma wolny termin. Przy mnie to wszystko się odbyło i posprawdzał. No to zwróciliśmy się do biura prasowego z prośbą o formalne potwierdzenie tej. Powiedzieli, że się skontaktują z panem posłem. Czekaliśmy. Powiedzieli, że się skontaktowali, ale się nie odezwał jeszcze, więc ja dzwonię do tego posła. Pani pośle, czekają. Pan poseł mówi, ale kto? No biuro prasowe czeka. Ale jak? No i już zaczął tamten, bo wyczuł, że płynąć, coś jest tak. Nie zadzwonili do niego, powiedzieli, że się skontaktowali, czekają na jego odpowiedź, a w ogóle się do niego nie odezwali, więc ja później do nich się odezwałem, żeby jednak chyba się odezwali, po czym odezwali się lub nie, już tego nie sprawdzałem i wrócili do nas ze zwrotną informacją, bardzo uprzejmą, że pan poseł jest zajęty w tym terminie i on miał wcześniej zaplanowane bardzo ważne aktywności. Dobrze, to porozmawiajmy... Oczywiście nie był. Porozmawiajmy jeszcze o takich, trochę chciałem cię wyciągnąć na takie ploteczki. Jakie jest najbliższe otoczenie Jarosława Kaczyńskiego? To jest człowiek, który no, sprawuje w zasadzie jednoosobową władzę w Polsce. Nie? Z kim on się trzyma? Z kim ty go widzisz? Różnie się mówi, że to jest Joachim Brudziński, inni mówią, że jest to Błaszczak. Wiesz, na pewno z tej sejmowej perspektywy, bo najwięcej to mogę ci powiedzieć o tej sejmowej perspektywie. O tym mówię oczywiście. Chociaż to też jest taki zwyczaj, że premierzy wpadali i lubią przebywać w gabinecie marszałek Sejmu. Tak, to jest czasy Schetyny są znane. Tak samo jak Donald Tusk był premierem, tak. Ewa Kopacz była marszałkinią, to wtedy wpadał do niej do gabinetu. Tak teraz Jarosław Kaczyński lubi wpadać do gabinetu do marszałkini Elżbiety Witek i tam spędzać czas, gdy przyjeżdża na posiedzenie Sejmu. Wiesz, jakaś kawka, herbatka. Na pewno te relacje między, o tym też opowiadają mi politycy różnych ugrupowań, którzy gdzieś to widzą albo mają do czynienia z tym, że te relacje między marszałek Witek a Jarosławem Kaczyńskim są dobre. I że to są takie po prostu serdeczne relacje. Już tam nie chcę w to wchodzić na takiej zasadzie, czy takie bardziej jakieś opiekuńcze, czy jakieś takie właśnie ta serdeczność z tego też wynika. Ale wiem, że przynajmniej na tym sejmowym horyzoncie to są dobre relacje. No dobre relacje ma oczywiście z Ryszardem Terleckim, no ale to było widać. Jak Ryszard Terlecki dzwoni do niego na sali sejmowej i mówi, kiedy ma wyjść na mównicę, tak? Pan Plecki, tak? Te plecki na niego tak, mówisz. Tak. Bo gonicie za nim i próbujecie znaleźć jakąś odpowiedź na cokolwiek, ale to też jest ciekawe, tak? To właśnie jak go gonicie, bo to widzowie, mam takie wrażenie, widzą. A powiedz, Radomir, bo no jesteś młodym człowiekiem, ja też kwalifikuję się jeszcze jako osoba, no przynajmniej jakaś młoda duchem. Ty nie masz takiego wrażenia i mówię to o całej klasie politycznej, tak? Tak jak, nie wiem, masz jakieś relacje prywatne, ja też mam jakieś relacje prywatne, że ta cała klasa polityczna, to znaczy no szczególnie PiS oczywiście, nie, jest po prostu obciachowa i ona kompletnie nie przystaje do
jakby to powiedzieć, do tej rzeczywistości, którą my żyjemy, no mamy facetów tam ubranych w garnitury. Okej, taki jest standard parlamentarny, są poubierani w te swoje garnitury, ale nie masz tego wrażenia, że strasznie jest to takie bomerskie, tak? Co, ja nie jest trochę progresywne, że brakuje takich rogatych dusz, ludzi takich jak my po prostu. Ja tu się trochę uchylę, bo trochę też swoją rolę jako dziennikarza widzę jako tego, który weryfikuje, czy to, co robią politycy, jest zgodne ze stanem prawnym, z tym wszystkim, w ramach czego się poruszają. I staram się nigdy nie wychodzić trochę poza te takie akcenty, ramy wpisywania. I patrzenia na ich działalność przez pryzmat tego, jak powinni wykonywać swoje obowiązki i czy mają szacunek do systemu prawnego, w którym żyją, i spuściznę tego systemu prawnego. Więc takie ich po prostu ocenianie przez pryzmat tego, jacy są, no, są wybranymi przez swoich wyborców i wyborczynie ludźmi, którzy reprezentują ich w parlamencie. To, co jest na pewno istotne, i o tym też rozmawiamy tutaj w tej książce, że brakuje osobowości. Brakuje ludzi, którzy przychodzą i chcą coś powiedzieć. Czasami wbrew swojej partii, wbrew ugrupowaniu. Nieważne po której stronie, ale mają jakąś myśl, widzą jakiś interes państwowy, chcą coś zmienić, a nie jest to wszystko takie schematyczne, szybkie, takie bezmyślne czasami. Wiesz, ty jak źle zaparkujesz na ulicy, to dostaniesz mandat, tak? Jeżeli zignorujesz przepisy. I to, że nie wiedziałeś, że akurat tutaj jest zakaz parkowania, bo nie zauważyłeś, albo go dopiero co postawili i nikt się nie poinformował, no bo to dostaniesz ten mandat i go zapłacisz. A oni głosują i nie wiedzą, za czym głosują. Nie wiedzą, za czym podnoszą nie rękę czytają. Bardzo często. Nie wiedzą, pod czym się podpisują, pod jakim projektem i co. No i nic. I później obywatelu, radź sobie z tym. To na ciebie spływają te wszystkie problemy, obywatelo, obywatelko. My głosowaliśmy, ale nie bierzemy za to odpowiedzialności. Więc myślę, że to jest największy problem. Taka bezrefleksyjność. A najlepsze jest to, że te refleksje, rady, one są. Ja na przykład bardzo dobrze pamiętam, gdy wprowadzono ten tak zwany Nowy Polski Ład, przedstawicieli różnych organizacji, którzy przychodzili do Sejmu i ostrzegali, błagali wręcz na posiedzeniach komisji. Nie możecie zmieniać systemu podatkowego z miesięcznym wyprzedzeniem. Dajcie nam pół roku, rok, przygotujmy się do tego, przecież księgowe, finanse, rachunkowość, procedury, prawo, przecież nikt tego nie będzie w stanie ogarnąć. Nie, robimy swoje. No i co? Jaki był chaos? Ogromny chaos na całą Polskę, zmienianie systemu podatkowego i progów w ciągu roku. I kto poniósł za to konsekwencje? No. Kto zrekompensował firmom, księgowym to wszystko? Nikt. Podnosili ręce, podecydowali, nie posłuchali mądrzejszych, którzy radzili i ostrzegali, i nic. Ja myślę, że najbardziej smutne jest to, że no, ludzie, którzy nas reprezentują w Sejmie, no, podnosili rękę, no, łamiąc konstytucję, jeśli chodzi o tak zwaną w cudzysłowie reformę sądownictwa, a Trybunału Konstytucyjnego. A jeszcze bardziej smutne jest to, że w ogóle chyba no, nie zapoznali się w ogóle z tymi w cudzysłowie przepisami, które zostały wprowadzone. No oczywiście, że tak, bo oni teraz zmieniają to, co sami zmienili. Byli ostrzegani, żeby tego nie zmieniać, a i tak to zrobili. Profesor Łętowska powiedziała, że weszliśmy na takie meandry bezprawia, żeby wycofać się z tego, no trzeba będzie chwycić jakieś nici Ariadny, bo to jest już taki gąszcz i labirynt. A tylko jedno powiem, bo wiesz, wielu osobom wydaje się, że to jest takie abstrakcyjne, że to właściwie, wiesz, mnie tam nie dotyczy, mojej rodziny nie dotyczy, moich bliskich, znajomych nie dotyczy. No dotyczy. 119 osób podpisało się pod wnioskiem, który doprowadził do zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. To wszystko dokonało się w Trybunale, który jest Trybunałem rządzonym przez ludzi wybranych przez obóz. No mówi się Trybunał Julii Przyłębskiej, tak. I to wszystko, 119 osób i ich podpisów, kilka osób tam w środku, do tego decyzja polityczna, o tym też rozmawiamy w książce, że było zielone światło Jarosława Kaczyńskiego dla tego wniosku, który do tego doprowadził, tylko zdziwienie później skalą protestu po stronie obozu władzy, doprowadziło do zmiany dla milionów kobiet. Więc to nie jest tak, że ten trybunał, ten system to jest coś, co nigdy nie będzie nikogo dotyczyło, bo jest tak abstrakcyjne. Nie, mieliśmy przykład, że dotyczyło.
Często o tym mówię i też piszę, że mamy piękne drogi, wspaniałe lotniska, nie możemy się powstydzić infrastruktury, natomiast no, kwestia edukacji obywatelskiej, takiej bardzo ważnej, została zaniedbana. Może chociaż też trzeba na ta edukacja i ten poziom świadomości rośnie przez ostatnie lata i myślę, że to jest jedno z największych osiągnięć obozu władzy i zasługa, paradoksalnie, tak, tego czasu. Tak. Że ten poziom świadomości znacząco wzrósł. No tak, jeśli chodzi o prawa jednostki, prawa mniejszości, tak. No tak. Szukajmy właśnie tego, co sprawi, że będziemy myśleć, że szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta. Radomir Witt był moim waszym gościem. Sejm wita. Bardzo dziękuję. Czyli czego nie mówią wam politycy? Muszę przyznać, że trochę się stresowałem, bo zazwyczaj to ja zadaję pytania. A wiesz, o tym pomyślałem sobie. Okoliczności, kiedy ja muszę odpowiadać na pytania. Wrzuciłem sobie to z głowy, ale Radomir jest wspaniałym rozmówcą, nie tylko przepytującym. Ja na szczęście, no byście, zobaczcie to, na minę posła Kowalskiego, którego Radomir przepytuje z hymną. Poszukajcie sobie też tyrady Radomira, którą wygłosił nie tak dawno posłowi Giżyńskiemu, który mu zarzucił jakąś stronniczość. Tomasz Sianecki, dziennikarz TVN24, znany ze szkła kontaktowego, napisał o nim: zdolna bestia, i ja też tak myślę. I zapraszam was do przeczytania tej książki. Książka jest podlinkowana w opisie naszej audycji. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.